Niesamowite emocje, 25. wygrana Hurkacza na Wielkim Szlemie, 10. na Wimbledonie. Co robią tutaj fanki z Częstochowy? Dopingują naszym rodakom. Sama pani grała w tenisa? Tak, grałam 15 lat. Ale juniorsko czy na Wielkim Szlemie? Niestety, tylko juniorsko. To co potrzeba, żeby Hubert wygrał z Djokovicem albo Wawrinką w 4. rundzie? Co potrzeba? Koncentracji, wiary w siebie. A ma grę taką, żeby pokonać największego tenisistę świata, czy nie? Myślę, że tak. Na korcie centralnym nawet też? Nawet na centralnym. Będzie nurkowanie pod siatką, czy nie? Może być. Dziękuję. Dzięki. Truskawki za 2,50 funtów smakują tak samo jak gra Huberta Hurkacza? No pewnie. Na czym polega fascynacja tenisem? Kocha pani tenis? Kocham. Tylko na trawie? Sport, elegancki, super. A co jest lepsze, singiel czy double? Singiel. A Hubert Hurkacz ma szansę pokonać Djokovicza w 4. rundzie? Trzymam kciuki i wierzę w to, że tak będzie. Czy łatwiej będzie mu z Wawrinką? I tak, obojętnie. Dziękuję. Dzięki. Niesamowite emocje, Hubert Hurkacz w 4. rundzie Wimbledonu. Od jak dawna kocha pan tenis? No, wspaniały mecz dzisiaj, naprawdę. Bardzo efektownie zagrał dzisiaj. Rozumiem, że następny mecz z Djokovicem, tak? Jeżeli Djokovic pokona Wawrinkę. No, myślę, że raczej Djokovic, ale co będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Od razu można powiedzieć, że Hurkacz nam dostarcza naprawdę niesamowite emocje teraz. Niesamowity sportowiec, prawda? Bardzo niesamowity, kulturalny, bardzo miły. Grzeczny. No. I nie, naprawdę wspaniały dzień. Słońce jest, jak na Londyn, to bardzo rzadka okazja i ja normalnie za godzinę i za 1,5 godziny idę na kort centralny na Igę Świątek, także może być jeszcze lepiej. A wierzy pan w to, że pokona Djokovicza Hubert Hurkacz w niedzielę wieczorem? No jak człowiek nie wierzy, to jaki jest sens oglądania sportu? No, to na centralnym, przy dobrym dniu, w takiej formie, kto wie, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Też dziękuję. Hubert Hurkacz w 4. rundzie bez straty seta. Spodziewał się pan, że będzie tak genialnie grał na trawie, Hubi? No, bardzo mocno kibicowałem, krzyczałem, więc całym sercem byłem za nim i może dlatego się właśnie udało. Co najbardziej podoba się panu w grze Huberta? Serwis, forehand, volley, cross? No mi się wydaje, że ma jeden z najlepszych serwisów na świecie. Jest często nawet nie do odebrania, także myślę, że serwis jest jego mocną stroną. W niedzielę będzie pan kibicował mu z kortu centralnego, jak zagra z Djokovicem o Wawrinką? Miejmy nadzieję, że zagra z Djokovicem, bo chciałbym zobaczyć taki mecz. Będę mu mocno kibicował, może uda się nawet pokonać. Dziękuję. Nie ma za co. Bez straty seta gra Hubert Hurkacz, koncertowa gra Polaka w wimbledońskim turnieju i na horyzoncie albo Djokovic, albo Wawrinka. To kogo pan by wolał w 4. rundzie dla Huberta? No zdecydowanie chyba Stana jest dużo łatwiejszy do pokonania, ale nie, przyznam, że na pewno mecz z Djokoviciem będzie równie emocjonujący, jeżeli do takiego dojdzie. Djoko podkreślał, że jak trafi na Huberta, to Hubert jest wojownikiem. Grzeczny, kulturalny, fajny facet, ale na korcie wojownik. To prawda. A od jak dawna pan kocha tenis? No, pierwszy Wimbledon? Tak, pierwszy Wimbledon. Wcześniej kiedyś byłem na Roland Garrosie, no ale gram w tenisa już 18 lat. Debelka, singla? Singla. I co najlepiej, jaki element najlepszy jest pana? Chyba forehand. A u Huberta? U Huberta znacznie backhand, zdecydowanie. I serwisik? Serwis, gra przy siatce również.